Dashboard płatności. Po przejściu w menu do płatności pojawia się dashboard płatniczy, w którym widoczne są formatki przelewowe. W tym okienku, jednym z czterech, mamy zakładki: krajowe, wewnętrzne, zagraniczne, RPI. W zakładce krajowe znajdują się formatki przelewu krajowego, przelewu split payment, przelewu podatkowego, przelewu natychmiastowego oraz zlecenia stałego. Przelew krajowy to formatka, która umożliwia realizację przelewu split payment, przelew podatkowy, przelew natychmiastowy, ale także płatności adresowane do ZUS czy KRUS. W zakładce wewnętrzne użytkownik może zrealizować przelew pomiędzy rachunkami swojej firmy. Ta formatka służy do transferu między rachunkami w walucie PLN. Kolejna formatka, przelew wewnętrzny walutowy, służy do transferu płatności wewnętrznych w jednakowych walutach innych niż PLN. Natomiast opcja przewalutowanie służy, tak jak wskazuje jego nazwa, do wymiany środków pomiędzy różnymi walutami. W zakładce zagraniczne znajdują się formatki przelewu SEPA i przelewu zagranicznego. Przelew SEPA to przelew w walucie euro na rachunek bankowy prowadzony w tym systemie. Przelew zagraniczny jest także multiformatką, która potrafi zrealizować każdy przelew zagraniczny. Jeżeli na tej formatce system rozpozna, że detale płatności spełniają warunek rozliczenia SEPA, zlecenie zostanie przekształcone na format SEPA. Transfer RPI to usługa przeznaczona dla klientów, którzy mają podłączone do systemu Go Online Business rachunki z banków obcych. Za pomocą tej formatki można zrealizować przelew z rachunku innego banku, obciążając konto, które nie jest prowadzone w banku BNP Paribas. Okienko Import z pliku służy do szybkiego wybrania szablonu importu z rozwijanej listy lub za pomocą wyszukiwania. Dolna część dashboardu to ułatwienie dla użytkowników mówiące o tym, ile czeka na użytkownika zadań związanych z przelewami do obsługi. Na przykładzie. Tu mamy informację, że na zalogowanego obecnie użytkownika czeka 195 zadań, a w ogóle na wszystkich użytkowników tej firmy czekają 243 zadania. Informacja o odrzuconych przelewach jest dynamiczna. Ta liczba, która się pojawia, odpowiada operacjom jeszcze nieobejrzanym przez użytkownika. Po obejrzeniu odrzuconych ten licznik się zeruje. Obsługa poczekalni zawiera informacje o płatnościach, które zostały skierowane do realizacji, lecz zostały wstrzymane z uwagi na brak środków na rachunku. System ustawia w kolejce te operacje i pokazuje liczbę płatności, które czekają w kolejce. Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy takie kolejki istnieją w danej chwili. Kolejki tworzą się wyłącznie w przypadku braku wystarczających środków na rachunku.